Słowo Boże mówi, klątwa Pana spoczywa na domu bezbożnego, lecz błogosławi on mieszkanie sprawiedliwych. Strzępców szydzi, lecz pokornym okazuje łaskę. Mądrzy dziedziczą chwałę, lecz głupcy są okryci hańbą. Bóg i Jego wpływ, wszystko, co jest poza Nim, nie ma najmniejszego sensu. Wszystko, co jest przeciwne Mu, jest niszczące samo w sobie. Klątwa Pana spoczywa na domu bezbożnego. Wiecie, kiedy czytałem nieraz te słowa, one naprawdę bardzo mocno mnie dotykały, bo ja rozumiałem, że to my jesteśmy domem. To człowiek jest domem. I albo człowiek jest w życiu naznaczony klątwą, albo naznaczony błogosławieństwem. Klątwa Pana spoczywa na domu bezbożnego, lecz błogosławi on mieszkaniu sprawiedliwych. Sprawiedliwy to jest ten, który oddał życie Jezusowi. Natomiast nawet sprawiedliwy w swoim duchu człowiek może być bezbożny na poziomie swojego myślenia, swoich działań. I wtedy, mimo że jest sprawiedliwy w swoim duchu, to na jego duszy jest piętno klątwy. Tak ważną rzeczą jest, żeby cały dom był błogosławiony. Cały dom. Dzisiaj będziemy uwielbiać Boga. Jako dom Boży. Jako dom Boży uwielbię Boga. Jako dom Boga. Jesteś domem Boga. Domem Boga. Niech nie będzie nic w tobie takiego, co pozostanie samodzielne. Co nie będzie tym domem. Wiesz, kiedy ja wierzę w coś takiego, że kiedy przekraczamy pewne granice, to zaczynamy znajdować się gdzieś dalej. I czasami na początku to nie jest jeszcze takie odczuwalne. Ale po jednym dniu, dwóch, trzech tygodniu zaczynamy widzieć, że jesteśmy gdzieś dalej. Dzisiaj, jak będziemy uwielbiać Boga, wiedz, że pójdziesz dalej. Pójdziesz dalej gdzieś. Pójdziesz dalej. Nie wiem gdzie i nie wiem ile. Ale pójdziesz dalej. Nie pozwól, żeby najdrobniejszy fragment ciebie nie był zagospodarowany tym uwielbieniem. Tak zrób. Tak zdecyduj. I też nie jest nieważne, że dzisiaj możesz nie odczuwać czegoś. Bo to jest inwestycja. Wiecie, Bóg, On nie potrzebuje nas. No. Smutna to jest prawda, ale Bóg nas nie potrzebuje. No nie potrzebuje nas. Do niczego. Jest zupełnie zaspokojoną istotą. Więc tak naprawdę, kiedy my wielbimy Boga, to w praktyce to my w ogóle robimy na dobro sobie, a nie Bogu. Taka jest prawda o tym. On cieszy się, kiedy jesteś lepszy, a lepszy stajesz się wtedy, kiedy dotykasz Jego. Nie możesz stać się lepszy inaczej. On kocha, bo to czysta miłość. Więc jak będziesz się uwielbiał Boga, to zrozum, że to jest inwestycja. To jest inwestycja. Pod jutro, pod pojutrze, pod za tydzień. Będziesz lepszy, bo dzisiaj Go będziesz dotykał. Jesteś domem Boga. Zagospodaruj najdrobniejszy fragment. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że jesteś wielkim Bogiem. Za to, że jesteś Bogiem życia. Uwielbiamy Ciebie. Czcimy Ciebie.
Jesteś niesamowity, Ojcze. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Król. Chwała Ci, wywyższony Jezus. Chwała Ci, uwielbiony Boże. Chwała Ci, Alfa i Omega. Chwała Ci, Ty, który jesteś początkiem i końcem. Chwała Ci, Jezus, Ty, który jesteś czystą miłością. Chwała Ci. Wywyższamy Ciebie. Potrzebujemy Ciebie. Jesteś sercem naszego życia. Jesteś ważny dla nas. Nie mamy nikogo innego. Jesteś Bogiem naszym. Naszym najlepszym przyjacielem. Ufamy Tobie. Ufamy Tobie. Ufamy Tobie, Jezus. Już za chwilę zrobię to.
Thank you.
Thank you.
Pokoro, 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 poko
nie przyjmiesz. To twoja krew każdego dnia wstawia się za nami w niebie. My uwielbiamy ciebie. Wszystko, co mamy, dostaliśmy od ciebie. Jesteśmy ci wdzięczni. Jesteśmy tobie wdzięczni. Wywyższamy cię. Wywyższamy ciebie. Dawcu wszelkiego daru. My uwielbiamy ciebie. Wywyższamy ciebie. Dawcu wszelkiego daru. My uwielbiamy ciebie. My uwielbiamy ciebie. My uwielbiamy ciebie. My podnosimy twoje cudowne imię. Podnosimy twoje cudowne imię. My wiemy, skąd wszystko mamy. Dokąd idziemy i skąd pochodzimy. My uwielbiamy ciebie. Uwielbiamy ciebie. Uwielbiamy ciebie. Yeah.
się wydamy i byłeś w ręce, który stworzyłeś. Uciekło i brud zmazałeś sam, kiedy zmarł i zmartwychwstał.
Yeah.
Tylko Ty zdecydowałeś się,
właśnie, graj na tej perkusji. Weźmiesz sobie przełom dzisiaj. Tylko Ciebie Jezus wielbić chcę, tylko Ty zdobyłeś serce me. Ciebie Jezu wielbić chcę, tylko Ty zdobyłeś serce me.
dalej w Tobie jeszcze. Możesz iść dalej, tylko nie bój się. Powiedz, nie boję się, Panie, Twoje rozwiązanie. Uwielbiam Cię za Twoje rozwiązanie. Ty prowadzisz mnie dalej. Yeah.
raczej o pieniądzach. Długo myślałeś o pieniądzach, były wbite mocno w twój umysł. Cały czas się kręciły twoje myśli koło tego. Dzisiaj, podczas kiedy uwielbiałeś Boga, zostało to wyjęte z twoich uszu. Nie będziesz się tak kręciło do dziś wieczorem. To nie będzie nie będziesz tym zaabsorbowany. Będziesz mógł się modlić. Będziesz mógł się modlić. Będziesz się dziś modlił wieczorem, jak się nie modliłeś dawno temu.
napisano o tym, abyś kochał, mimo tego, że ktoś popełnia różne błędy. A nie napisano tego, żebyś nie mówił komuś o tym, że popełnia błędy, które mogą przynieść mu bardzo duże problemy. Jeżeli z uwagi na miłość do człowieka nie powiedziałeś mu o tym, że jest w poważnym błędzie i tolerujesz ten błąd i jesteś z nim w relacji i wypierasz to gdzieś, myśląc, że kiedyś to się zmieni, to Bóg dzisiaj mówi do ciebie, powiedz mu to. Powiedz mu, że się obawiasz jego grzechu, że się obawiasz, bo wystąpił przeciwko prawdzie. Wie, jaka jest prawda. Powiedz, obawiam się tego, kocham cię, ale nie chcę, żebyś tak robił, tak myślał. Jesteś najwyższy.
wszystkie ziemie świata. Jesteś najwyższy, Jezu mój, Królu mój. Yeah.
Se ne potete dire come stilare la rete fuori, devi stilare di che delle terra. Cres, cres, di prendere il siccomo, siccomo la fatta da parte che deve passare la rete della cina. E lo è il normale sì che non è la rete di vicinanza. E la glotta che non è stata una rota, sta stata una rota, sta stata una rota, sta stata una rota, Jezu nasz.
każdy Twój gest, w każdy Twój przejaw. Wierzymy, Duchu Święty. Wierzymy, Duchu Święty. Ty powiedziałeś, że kto Tobie ufa, wzbija się w górę jak orzeł. Biegnie, nie ustaje. Jesteś mądrością naszą. Ty obiecałeś, że gdy uznamy Cię jako mądrość, to noga nasza nie potknie się. Nie zbłądzimy. Hama sela hododu sofu kumono sena padida naredano paralarde kineredilarde kineredisi tereprada i dikiora sharia hashambele denai tenaprija tisamalai ale koshia tena padre. So soft in the center of the world. Hallelujah.
wszystkich ludzi z Kościoła Moc i Zespołu Apostolskiego Obóz Boży. Ja chcę, żeby to byli ludzie po granicy i tutaj na ziemi. Trzeźwi na umyśle i pijani w duchu. Chcę, Ojcze, żeby tak było. Po granicy, żeby byli trzeźwi na umyśle i pijani w duchu. Dzień w dzień.
W Twoim duchu jest ogień Boży. Nigdy nie ostygnie. Uczucia mogą stygnąć. Emocje mogą stygnąć. Musisz wierzyć w to, że ogień, który jest w Tobie, nigdy nie stygnie. I nawet jeśli ostygły Ci uczucia, które zaangażowałeś w sprawy Królestwa, to ogień, który jest w Twoim duchu, nigdy nie stygnie. Wystarczy, że zwrócisz na Niego swoją uwagę. Staniesz tak silnie, jak stanąłeś na początku. Podniesiesz swoją głowę tak wysoko, jak trzymałeś na początku. Bo ogień nigdy nie stygnie. Thank you.
Thank you.